tu wam przedstawiam te pobożne resztki Kościoła Świętego, pobożne resztki Polski, które myślą o was wszystkich i za was pragną się modlić i doprowadzić was do nieba. Nie widzę tu żadnej telewizji, ani trwam, ani publicznej. Kiedy ostatnio szli tutaj przeciwnicy i zwolennicy Ducha Świata i czasu, wszystkie telewizje były, a nasza ukochana trwam nawet zrobiła program, by was poinformować, jak w tę dewiację wejść. Patrzyłem na niebo, na pustelni, na pianie moich kogutów. Mówiłem, prawdopodobnie telewizja trwam tu powinna być. Bo nie jesteśmy nic gorszy od tych, co tu ostatnimi dniami po tych ulicach chodzili. Nie ma nikogo. Nasze gwiazdy nad pustelnią dały złe znaki, a koguty biały nie w tym tonie, co trzeba. Pragnę ci uświadomić, że nie cały świat mnie wołał, kiedy wstępowałem do łona Maryi, ale tylko pobożne serca Izraela. Głos słodki i miły dla ucha ma większą siłę od wrzasku milionów. Za głosem świata idą miliony obok stadion sportowy, pełny. Obok kościół puste ławki. Taka jest różnica między wołaniem Ducha Świętego a wołaniem świata. Ale my nie mamy żadnego żalu do tych, co są na stadionie, bo Bóg to popiera. Ale najpierw to, co boskie Bogu, a później zostawi coś dla siebie. Czy wiesz dlaczego? Głos słodki i miły dla ucha ma większą siłę od brzasku milionów, bo kiedy go słyszę, przestaje słuchać brzasku. W niebie w tej chwili słyszą tylko nas. Duch Święty słyszy tylko wybiórczo ten punkt Rzeczpospolitej i pragnie przez tą modlitwę, przez nasze serca rozlać swoje łaski na całą ojczyznę. Głupio by nam było, gdyby nas nie było niewielu mieszkańców tego czasu. Usłyszelibyśmy zarzut Boga, gdzieście byli, jak byliście na ziemi, a mieliście dostęp do łaski. Ja jestem Bogiem i sam decyduję o tym, którego głosu chcę słuchać. Dlatego twój pojedynczy, cichy głos ma dla mnie tak wielkie znaczenie. Wzywam cię, Krzysiu mocny. I pamiętam, że każde dzieło, do którego jestem wzywany, zyskuje wagę i wartość dla świata. Wzywaj mnie więc zawsze i możliwie najczęściej, abym uczynił z twojego życia dzieło wielkiej wagi i wartości dla świata. Prosimy cię, Duchu Święty, uczyń z tej manifestacji dzieło wielkiej wagi dla naszej ojczyzny, wielkiej wartości dla świata, aby inne narody poszły za Polską i podjęły dzieło intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski, czyli ciebie też, bo jesteście jedno. Nic nie czyń beze mnie, nic nie podejmuj beze mnie, bo rzeczy beze mnie, bo rzeczy czynione beze mnie są pyłem, który opada na dno piekła. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu...
Święty przyjdź. Duch